Organizacje pozarządowe realizują bardzo ważne zadania, dlatego że uczą odpowiedzialności, ale też pokazują, że mamy realny wpływ na to, co się dzieje dookoła nas. Pieniądze przekazane na wsparcie działań promujących współpracę międzynarodową są bardzo ważne, bo tutaj mówimy o współpracy między konkretnymi ludźmi. Ludźmi, których łączą wspólne zainteresowania, ludzi, którzy przekonują się, że mimo iż mówimy różnymi językami, mieszkamy w różnych krajach, jesteśmy tacy sami. Tak samo możemy grać w piłkę nożną albo uprawiać różne dyscypliny sportowe. Możemy poznawać różne tańce i dzięki temu potrafimy lepiej rozumieć innych ludzi. Myślę, że w naszym województwie ma to wyjątkowe znaczenie, bo jesteśmy województwem wielokulturowym, regionem, w którym dwujęzyczność, a właściwie wielojęzyczność była naturalną cechą. Chcemy, aby dalej byliśmy mieszkańcami, obywatelami wrażliwymi, rozumiejącymi i otwartymi na innych ludzi. Ludzi, którzy przede wszystkim chcą zmieniać świat na lepsze. Niewielkie pieniądze, ale też nie jesteśmy w stanie wszystkich marzeń spełniać. Dajemy narzędzia dla ogromnej ilości organizacji pozarządowych łącznie. To są miliony, które inwestujemy przede wszystkim w budowanie społeczeństwa obywatelskiego. Pokazujemy, że potrafimy wesprzeć takie najważniejsze z punktu widzenia regionalnego zadania, a mniejsze, jestem przekonana, będą wspierane przez samorządy gminne i powiatowe. Mam świadomość, że najważniejsza praca w obszarze współpracy międzynarodowej odbywa się na poziomie gmin, bo to tutaj funkcjonują te najbardziej znane partnerstwa między gminami, a tak właściwie między ludźmi, między konkretnymi stowarzyszeniami, tymi, których łączą wspólne zainteresowania, których łączy współpraca, i to ta nasza pomoc, którą świadczymy jako samorząd województwa, to jest taki dodatek do tego, co się dzieje w samorządach gminnych i powiatowych.